Przechodzimy do Ezdrasza i Nehemiasza. Zaczniemy od tego, żeby jeszcze raz zobaczyć, jak umiejscawiam Ezdrasza i Nehemiasza w kompozycji całości dwóch ksiąg kronik, Ezdrasza i Nehemiasza. I widzę to w ten sposób, że rodowody na samym początku księgi pierwszej kronik widzę w paraleli do Ezdrasza i Nehemiasza. Tutaj mamy historię od Adama do repatriantów, przepraszam, po niewoli babilońskiej. Nie wiem, czy pamiętacie z rodowodów powtórzony rodowód Saula, syna Nera i rodowód przez Jonatana. Dwukrotnie jest kalka. Rodowód Saula, syna Nera, jego był synem Jonatan i dalej po Jonatanie następne. Dwa dokładnie identyczne słowo w słowo fragmenty, a pomiędzy nimi pokazani są repatrianci już po niewoli babilońskiej, wśród których prym wiedli Benjaminici. Benjaminici. Ja się nad tym zastanawiałem. No czemu tych Benjaminitów tu jest tak dużo? Ale jak się czyta ten fragment z Ezdrasza i Nehemiasza, no to staje się jasne. Przekonamy się za chwilę, analizując Ezdrasza i Nehemiasza, że tych Benjaminitów jest bardzo dużo w tym procesie odbudowy świątyni, później miasta, murów. Ci Benjaminici pełnili naprawdę bardzo ważną funkcję i autor tu ich daje dość licznie, zresztą wplecionych pomiędzy rodowód Saula i przez Jonatana idzie rodowód Saula dalej. Dwukrotna kalka, nie? To, że przez Jonatana, a nie przez innego syna też, bo moim zdaniem jest w tym jakiś sens. Jonatan, przyjaciel Dawida, pamiętamy, no i jego rodowód jest jak gdyby kontynuowany. Jonatana właśnie, nie? No i Benjaminici, których pewnie było sporo potomków Jonatana także, no pełni ważną funkcję później przy odbudowie, przy restytucji. Tak jaka jest rola Jonatana? No, Jonatan jaki był? On był człowiekiem prawego serca. On był człowiekiem, przyjacielem Dawida. To nie był, bo wiesz, Saul miał więcej synów, ale rodowód tam jest przez Jonatana. I ja myślę, że w tym jest takie przesłanie. Saul poległ, nie? Jego dzieło. Jonatan z nim poległ. Tak, Jonatan z nim poległ, ale linia rodowa po Jonatanie przetrwała. I Bóg dla nich ma jeszcze plan, ma dla nich jeszcze cel. Mimo że coś istotnego, czy może można by myśleć, coś najważniejszego w ich historii się skończyło, ale oni się nie skończyli. Oni mają jeszcze w Bożym sercu miejsce, na tak bym to ujął. Bóg ich nie odrzucił, nie zrezygnował z nich całkowicie. To jest jeszcze taki przekaz dla mnie. Nie? Także to dotyczy Benjaminitów. Tak? Benjaminitów. I za chwilę, bo ja mówię, każdy czytelnik tego fragmentu, no nad tym się musi zastanowić, bo dlaczego dwa razy ten rodowód Saula? No? Owszem, ja wiem, że wielu przeczytało te 9 rozdziałów, w ogóle tego nie zauważyło, to jest inna rzecz, nie? Ale jak się wnikliwie patrzy, no to dlaczego dwa razy? A tu w przypadku czemu tych Benjaminitów tyle? No? A jak się czyta Ezdrasza i Nehemiasza, no to wiadomo dlaczego. Nie? Ale to znowu dla mnie jest argument na tym, że to jest paralela. To z tym. Tam przy Nehemiaszu, 9 rozdziale, krótka dygresja jeszcze będzie do tego. Ale to było dosyć istotne dla mnie, żeby to tak zobaczyć. I przez pryzmat tej spójności całości, z akcentem na Salomona, tu jest przygotowanie tego, co się stało tutaj. Tu jest upadek, odejście od tego, ale wzloty, które próbują robić to, co tu jest podane, no to jest powodzenie. Nie? No ale niestety to miało krótkie nogi, ostatecznie jest klęska. No i teraz jesteśmy w nowej rzeczywistości, mamy 70 lat niewoli za sobą, wracamy i odbudowujemy. Na jakich podstawach mamy to odbudowywać? Jak to robić? No i tam księgi Ezdrasza, Nehemiasza po prostu stanowią taki argument. Cyrusa, tak? Cyrusa, że kazał Bóg dał mu jak gdyby
przykaz, żeby odbudował świątynię. Tak, Cyrus świątynię. No i wrócili. Odbudowali tą świątynię z ogromnymi problemami. Ale to za chwilkę, to za chwilkę. Na razie mi chodziło, żeby znaleźć to ogólnie, czasem przypomnieć, jak to wyglądało w kompozycji całości tego materiału i powiem, że jak udało mi się złapać tą całość, to czytanie poszczególnych jednostkowych fragmentów zyskało inny wymiar. I to jest, myślę sobie, że ten trud, to się nazywa delimitacja tekstu. Czyli z całości jakiegoś tekstu dzieli się go na części i później zastanawia się, jak te części są ze sobą wzajemnie powiązane. I to jest coś, co hebrajska retoryka, którą Marek prowadził przez 4 semestry, no, do mnie dotarło, wniosło coś bardzo dużego, żeby na Biblię patrzeć nie tylko przez pryzmat jednostkowych, pięknych tekstów. Można traktować Biblię jako zbiór tysięcy pięknych tekstów, pojedynczych, małych tekstów. Ale może też nie tylko o to chodzi. To nie, że to jest nieważne, absolutnie. Ale nie tylko o to chodzi. Może trzeba też zobaczyć, jak całość funkcjonuje ksiąg. A żeby to zobaczyć, no to trzeba zastanowić się, jaką funkcję pełni część wstępna, jakaś główna, zakończenie, a może ta część główna ma jeszcze jakieś tam części. No i razem zobaczyć, jak to funkcjonuje. Kiedy to zobaczyłem, to rozumienie różnych fragmentów zwielokrotniło się. No tak powiem, nie ukrywam. Dlatego efektywność studiowania Biblii, kiedy się patrzy na szczegóły przez pryzmat całości, to też nic nowego pod słońcem, nie? Bo mówi się od ogółu do szczegółu. Proszę. Jedno zdanie, że jest piękna paralela, że jeżeli Bóg podchodziłby do naszego świata fragmentarycznie, a resztę pomijał, to się dawno rozsypał i myślę, że podobnie jest z Pismem, nie? Że wyłącznie całościowe podejście jest po prostu prawidłowe. Tak, każde inne cząstkowe, wyrywające gdzieś tam jakieś subiektywnie dla nas istotne rzeczy, pomija wielkie skandale, o których powiedziałeś. Oczywiście. Ale tu jeszcze trzeba dopowiedzieć, że to oznacza w praktyce, że jesteśmy zaangażowani w poznawanie Biblii całe życie. Nie jest proces, że jak w szkole mam zaliczyć jakiś semestr, coś zrobić, pak, zdałem, zaliczyłem, mam. Nie, to musi być proces ciągły. Ale myślę, że nas jak się studiuje, to też nie jest tak, bo aha, jak się chce być dobrym w jakimś zawodzie, to trzeba stale czytać. Oczywiście. To jest tylko przygotowanie do dalszej samodzielnej pracy. Pewien system uczenia się, tak, czy przyswajania. Najwyżej, jak się ciągle zmienia stan prawny. To jest inna rzecz. Dobrze. No nie udało się dzisiaj z powodów technicznych wydrukować materiałów. Przygotowałem taki 36-stronicowy skrypt, który zawierał... Nie, to nie w tej kategorii, jak Darku. Ale no. Taki 30. Akurat Ezdrasza Nechemiasza zrobiłem skrypt z kompozycjami i z całym tekstem, bo to się zmieściło w 36 stron. To myślę sobie, to nie jest aż tak strasznie dużo. I w każdym razie w PDF-ie to jest dostępne i oczywiście będzie dostępne w skrypcie szkoły. No, spis treści. Dobrze, to myślę, że dla nas będzie interesujące. Aha, to już mam, przepraszam, dobrze. Na razie niech to będzie tak w całości. I to jest znowu, chyba troszeczkę trzeba podostrzyć. Jakby ktoś umiał podostrzyć. No chyba. No. W którym momencie jest najlepiej? No chyba teraz. No, lepiej nie będzie. Dobra. Na razie patrzmy obrazami, tymi kolorami niż tekstem. Znowu, to jest efekt mojej delimitacji, że użyję znowu tego samego słowa, tekstu dwóch ksiąg. Słów kilka może też o tym, że też widzę jako całość te dwie księgi. Ja o tym już może wspominałem, ale jeszcze powiem. Choć jak się przeczyta, żebyście zobaczyli nawet początek Nechemiasza, jak wygląda. Początek Nechemiasza. Otwórzcie Nechemiasza, początek, jeśli macie gdzieś Biblię pod ręką, to zapraszam. I jak się zaczyna? To proszę, żeby ktoś przeczytał.
miesiącu Kislew, roku 20, przebywałem w twierdzy Susa, przyszedł jeden z moich braci, Hanani, a z nim niektórzy mężowie z Judy. Zapytałem ich wtedy o ocalałych Żydów. Okej, okay. Czyli jest idealny wstęp, początek do księgi, słowa Nehemiasza. Zdrasza osobno, Nehemiasza osobno. To tak wydawało takie rozsądne, nie? No. Natomiast no jest kilka argumentów. No raz powiem, że to jest dzieło redakcyjne, więc natchniony redaktor na pewno wziął zapiski Nehemiasza i one tak brzmiały, takie w swoją kompozycję wstawił. Nie? Po prostu. Natomiast dziwnie kończy się księga Ezdrasza. Dziwnie, bo tam pojawił się problem z małżeństwami, z kobietami obcoplemiennymi. No i kończy się w zasadzie księga Ezdrasza listą winowajców. No i w zasadzie nic więcej, nie? No mamy winowajców, no i co z nimi zrobić? Tak jakby księga Ezdrasza się urywa w jakiś wątek, a za chwilę jest Nehemiasz. Ale... Czyli jest jeden początek, urwany. Później jest drugi początek, ale nie są kontynuowane te wątki. I ten pierwszy, i ten drugi. Się tak trochę przeplatają. No i teraz powiem, że chyba całe dzisiejsze zajęcia mógłbym poświęcić uwagom dotyczącym budowy tych tekstów, bo myślę, że Ezdrasz, który według mnie... Nie hamuj się. Nie hamować. No niestety. W każdym razie powiem wam, że jeśli chcemy się uczyć hebrajskiej retoryki, chcemy się uczyć kompozycji tekstów, to myślę, że Ezdrasz może być takim wzorem, bo no nie wiem, widzę echo Ezdraszowej ręki w całym, co najmniej Starym Testamencie, a w Nowym też to widać. Więc no, coś niesamowitego jest w tym. Grzebał ja. Proszę? Grzebał. Ale pierwsza rzecz, która znowu musi się rzucić w oczy, to jest ten klocek, to jest Ezdrasza Rodowody, drugi rozdział i siódmy rozdział Nehemiasza. One tu są w paraleli pokazane, zobaczcie, nie? I oba te rodowody, one są prawie identyczne. Znowu mamy w kompozycji tekstu powtórzenie identycznych fragmentów. Ale ciekawa rzecz, że jeden prawie identyczny, tam są drobiazgi. Na te drobiazgi zwraca uwagę Richard O'Connell, kiedy omawiał, jak czytać rodowody w zasadach interpretacji Biblii. Nawet odsyłam do tego, bo to jest ciekawe. Tam się nigdy imiona nie zgadzają, jakieś takie szczegóły. Z mojego punktu widzenia są one mało istotne w tych rozważaniach całościowych, ale jak ktoś chce podłubać i znaleźć takie głębsze uzasadnienie pewnych różnic, które tam niby występują, które stanowią też podstawę różnych krytyków Biblii, że Biblia jest trochę taka no, niekonsekwentna, tutaj tak, tu inaczej, no i takie są różne, więc jest to pewien trochę może wymiar apologetyczny, w którym mamy u Richarda, ale jedną sporą część poświęcił w zasadach interpretacji Biblii właśnie podziwanie rodowodu. Ale dla mnie istotne jest, że one są w dwóch miejscach i jeśli one są w dwóch miejscach, niby w dwóch różnych księgach, no to już jest kolejny element, który no, każe mi myśleć o spójności tych ksiąg. Jeśli identyczny element jest w dwóch takich miejscach, no to... I powiem, że dla mnie punkt wyjścia do widzenia tej struktury był w tych właśnie rodowodach. Bo to jest ewidentna paralela. Tutaj się nie można pomylić. Nie? No i teraz patrzę, co było przed tym, co jest później. Wyszło mi 5 części w każdej takiej gałęzi, że tak powiem. Ja może siądę, będzie mi wygodniej i już teraz będę troszkę w większym rozmiarze pokazywał te rzeczy. W każdym razie widzimy 2 razy po 5 takich klocków. No wczoraj, jak się przyglądałem jeszcze raz tej, to mam jeszcze mały pomysł, który podpowiem, na którym się możemy jeszcze zastanowić i coś może z niego wyniknąć. Ale zobaczmy to w większym wymiarze. Da się to jeszcze raz? Chyba tak. O!
Pierwszy, ta część, ta wprowadzająca, to jest wspomniany już przez Darka dekret Cyrusa, który jest takim łącznikiem też z księgą drugą Kronik. Bo dekret Cyrusa jest w księdze Kronik i on jest później tak samo w księdze Ezdrasza. To klei te księgi ze sobą. Ale to klei te księgi. Słuchaj, czytelniku, tu masz sygnał, to czytaj razem. Dla mnie to jest takie. Tak samo jak sygnał, tu masz rodowód, słuchaj, czytaj to razem. Czytaj to razem. To jest tyle, nie? Tylko tyle i aż tyle. Znaczy ta metoda jest nawet w Nowym Testamencie stosowana, bo na przykład mamy księgę Malachiasza, która się kończy pewnym zdaniem, a na przykład w Łukaszu w pierwszym rozdziale mamy dokładnie cytat z księgi Malachiasza, właśnie tego ostatniego sformułowania, nie? Czytaj. Tam 400 lat widzisz na Boga, nie? No tak. No i czytaj dalej. Z tego zaczyna gadać. Tak. Tak. No, dobrze. Więc jest dekret Cyrusa o powrocie. To jest ten pierwszy powrót pod wodzą Zorobabela. Dostali sprzęty Jahwe. No i wybrali się w drogę. I wrócili. No, na tym na razie musimy poprzestać. Później mamy 70 wersetów. To jest dosyć dużo. Drugi rozdział, 70 wersetów. Które, no, jest lista tych, którzy wyszli. Wybrali się w drogę, a byli to i jest lista tych, którzy się wybrali tą drogę z Babilonu, z niewoli do ojczyzny. Po 70 mniej więcej latach. Później trzeci rozdział to jest, no, zabierają się do roboty. Bo przyszli z jakimś konkretnym celem. Zabierają się do roboty, zakładają fundament świątyni. No i byli tam tacy, chyba w księgi Ageusza wynika, którzy pamiętali, widzieli świątynię przed jej zburzeniem i wrócili. Jak zobaczyli tą nędzę, to po prostu płakali, nie? Tego założonego fundamenta. Gdzie ta świątynia jeszcze, nie? No, też ciekawa scena. No więc rozpoczynają tą budowę, ale niestety wkrótce jest zakaz. I znowu im się przeciąga. Całe lata się przeciąga. No, to trwa dosyć sporo. Ja tutaj akurat nie mierzyłem tego w chronologii, bo też dla mnie to nie jest najistotniejsze w tym momencie, ale to w każdym podręczniku znajdziecie informację, jak to się chronologicznie poukładało. Ale no, przeciąga się. No i jest moment, kiedy to przeciągnięcie jest stop temu przeciągnięciu, odciągnięciu w czasie tej odbudowy. No i dzięki Ageuszowi i Zachariaszowi. No, już dzisiaj widzę, że dobra lektura ciąg Ezdrasza, Nehemiasza powinna być wsparta lekturą Ageusza i Zachariasza. A także Malachiasza, bo wydaje się, że księga Malachiasza powstała tuż przed pojawieniem się Ezdrasza w Jerozolimie. Także to jest też mniej więcej ten sam czas dokończenia Starego Testamentu. Czas finału ksiąg Starego Testamentu. Więc to jest bardzo istotne, żeby te księgi czytać. I już mówię, że mam w głowie, w planie za rok rozpocząć proroctwa. Mam w planie rozpocząć proroctwa i już widzę, że księgi historyczne, które mamy w tej chwili za sobą, one są punktem wyjścia do tego, żeby wejść w proroków i będę chciał robić studiowanie ksiąg prorockich z uwzględnieniem ksiąg historycznych Starego Testamentu, które dotykają tego okresu, w którym działali prorocy. Także proroków podzielę nie w kategorii mali, duży i wielcy prorocy, tylko chronologicznie, historycznie. Tak jak to po prostu występowało i myślę, że to jest dla mnie osobiście taki punkt wyjścia dosyć wartościowy. Powiedz mi, ale w żydowskich zbitkach to te wszystkie księgi występowały razem, nie? Ageusza, Zachariasza, Nehemiasza, ten, nie? Nie. Ageusza, Zachariasza i Malachiasza to były w tomie 12 małych proroków. Ezdrasza, Nehemiasza były jednym zwojem.
Księgi Kronik były jednym z wojen. Nie? Nehemiasza już w czasach żydowskich, dosyć starych. Septuaginta ma już Ezrasza i Nehemiasza, jeśli dobrze pamiętam. Nie? Natomiast u Żydów jest... I to jest tak, że pierwsza, druga Kronik są ostatnimi księgami Starego Testamentu. A przed nimi w kanonie hebrajskim jest Ezrasza i Nehemiasza. Ale to wszystko jest element pism. Jako tego działu ksiąg. Pisma. I ciekawa rzecz, że w pismach w kanonie żydowskim jest też księga Daniela. A u nas jest w prorokach. Nie? Ale powiem tak. Miejsce w kanonie ułożone w zestawu ksiąg to nie jest w żaden sposób kwestia natchniona. Nie, żeby nie myśleć sobie, że w tym, żeby szukać jeszcze jakiegoś klucza. Więc ja wymyślam w tej chwili nowy klucz do tego, jak będziemy studiować te księgi. W tym sensie, że chronologicznie. Mamy historię. W tej historii działał ten i ten. I mamy jakiś okres. I nim się będziemy zajmować. Później mamy inny okres historii. W nim działał taki. Nie? Więc... Nawet już napisałem go już dawno, taki artykuł Realia historyczne działalności proroków w okresach właśnie Asyrii, Babilonu, Medopersji. Bo to głównie te okresy są w działalności proroków, bo mówimy o tych prorokach, którzy pozostawili po sobie księgi. Bo finałem proroków Starego Testamentu, tych niepiśmiennych, że tak powiem, nie że niepiśmiennych nie mieli pisać, ale nie pozostawili po sobie ksiąg, to jest Eliasz, Elizeusz. Oni są takimi ikonami tych proroków, którzy nie pozostawili ksiąg, a po nich zaczynają się prorocy od tego ósmego bodaj wieku przed naszą erą, w którym prorocy już zostawiają księgi. Nie? Więc tak bym rozróżnił tych proroków w historii Izraela od tych, którzy nie pozostawili ksiąg, trzymajmy się tego sformułowania. Też będę chciał w woli wprowadzenia wstępu coś powiedzieć. Ale wydaje mi się, że prorocy jako tacy stanowią jakiś bardzo ważny temat w Starym Testamencie i no, w tym też chrystologicznym, chrystocentrycznym przesłaniu, które przez proroków przebija bardzo, ale to bardzo wyraźnie. Dobrze, idźmy dalej w strukturę. Dzięki działalności Aggeusza i Zachariasza jest wznowienie budowy i zakończenie budowy. Udało się, było to Boże tchnięcie, dobrze mówię, żeby ta budowa, którą Bóg postanowił, żeby oni ją wybudowali, została zrealizowana. Po okresie prób, problemów ona zostaje wykończona. No i też ciekawa, zobaczcie, że ten fragment od trzeciego rozdziału do szóstego Księgi Ezdrasza zaczyna się świętem i kończy się świętem. I dla mnie to święto jest klamrą, która no, pokazała mi granice tej jednostki tematycznej. Bo jeśli mówimy o delimitacji tekstu, no to trzeba znaleźć granice jednostek tematycznych. To, co tu widzimy, to jest moje widzenie skali makro tych ksiąg. Nie? Bo później każda z tych jednostek ma swoje podjednostki wewnątrz, które też mają swoje budowy, odpowiedni sens i przeznaczenie. W każdym razie dla mnie nie przypadkiem jest, że zaczyna się od święta namiotów, a kończy się świętem Paschy. Nie? No, to święto namiotów, znowu Pascha. Pamiętamy dwie Paschy, żeśmy omawiali przy Ezechiaszu i Jozjaszu. Nie? Tu mamy znowu święto Paschy, czyli to nam się jakoś klei, a nie mamy innych świąt. Nie? Jeszcze raz będzie święto namiotów i jeszcze będzie to poświęcenie murów Jerozolimy, które też potraktowałem w kategorii świątecznym, nie? Bo dla Izraela było to no, coś wielkiego, ważnego, epokowego, że domknęli mury i miasto się zamknęło, mimo że jeszcze nie było zaludnione, ale już to miasto stanowiło jakiś monolit. Nie? Coś nowego się, znaczy nowego, coś starego się odrodziło w nowej rzeczywistości. No i tutaj, patrząc na ten fragment, jeśli mamy granicę tekstu i święto namiotów, a koniec święto Paschy, a po środku jest rozpoczęcie budowy i wznowienie budowy, z akcentem na wznowienie, a wznowienie jest przez misję proroków Aggeusza i Zachariasza, czyli widać już, jest tu jakiś mały akcent na to, co robią prorocy, ich misje, ich funkcje w odnowie Izraela. Chcę powiedzieć tym współczesnym słuchaczom, no dzieło proroków to jest rzecz wielka, ważna i słuchajcie tych proroków. Nie? Dalszy fragment od 7 do 10, do końca tej księgi, to jest...
Zaraz to wrócę. To jest powód Ezdrasza. To mijają kolejne lata. Jesteśmy już w okresie króla perskiego Artaxerxesa. Zarówno Nehemiasz, jak i Ezdrasz działają w okresie tego króla. Ezdrasz wraca w 7 roku tego króla, a Nehemiasz, czas Nehemiasza zaczyna się w 20 roku króla Artaxerxesa. Czyli oni są chronologicznie tutaj blisko siebie. Ezdrasz z Nehemiaszem. No i tutaj widzę pewną paralelę między tym powrotem Ezdrasza a powrotem Nehemiasza, bo widzę relację taką, co spowodowało, że wrócił Ezdrasz i co spowodowało, że wrócił Nehemiasz. Jest takie tło jeszcze tam na obczyźnie. No i wraca jeden, wraca drugi. Jeden zostaje pewien problem i drugi zostaje pewne problemy, nawet trzeba na to szerzej spojrzeć. I tu zauważyłem pewną równoległość, no ale mówię, za chwilę podzielę się, że być może to jeszcze można inaczej ujrzeć, ale na razie chciałbym pokazać Wam to, jak tutaj to widzę. Problemem po powrocie Ezdrasza okazały się małżeństwa mieszane Izraelitów z poganami. I no, to było dla Ezdrasza problemem, spowodowało jego post, modlitwę. I znowu, jak mamy w pamięci Jozjasza i teraz czytamy, jak zareagował Ezdrasz, no to przesłanie do tych ludzi jest bardzo spójne, na co powinniście patrzeć. On się tym przejął, pościł, modlił się, no i wezwał do odłączenia pogan. Ale rzecz ciekawa, że księga Ezdrasza nie pokazuje żadnej reakcji, jakiegoś działania w tym kierunku. No, jakieś zobowiązanie, takie wstępne czy przedwstępne, byśmy powiedzieli, ale jeszcze tu się tak specjalnie nic nie dzieje. Przez to ja miałem poczucie, jak czytałem w takiej wersji elektronicznej Ezdrasza, że już się kończy Ezdrasz, nie jest dalej, no nie ma dalej, no coś, no jakaś wyrwa, coś, dlaczego się kończy, to się nie ma prawa kończyć w tym miejscu, nie? Takie miałem refleksje, kiedy czytałem księgę Ezdrasza i mówię, że nie miałem sygnału z tekstu drukowanego, że to się już kończy księgę, nie? Tak, to było niezrozumiałe do końca tej księgi. Mówię, taka refleksja. Aczkolwiek, jak się czyta Nehemiasza, aha, to się wydaje, jest nowa księga, nie? Ale jednak, coś niedokończonego i jakiś nowy epizod. A co zostaje Nehemiasz? No, Nehemiasz przede wszystkim jest zaniepokojony murami Jerozolimy. To, że miasto jego przodków jest zrujnowane, groby są profanowane. No i taki smutny był przed tym królem Artaxerxesem. No i ten, mimo że chciał ten smutek ukryć, ale ten król ten smutek zauważył. A to też ciekawe, jaka była relacja między Artaxerxesem a Nehemiaszem, nie? Jaki był Artaxerxes, że on był w stanie zobaczyć ten smutek Nehemiasza. To też są takie bardzo, bardzo ciekawe sceny tam opisane w księdze Nehemiasza. W każdym razie on był zaniepokojony stanem miasta. Świątynia już była, świątynia już funkcjonowała niby, no ale miasto było w ruinie, bo świątynia to jest element, część miasta. Może najważniejsza, no to fakt, nie? Ale tylko część. A dalej są ulice, domy, mieszkania, mury. I to wszystko jest ruina. Nie? Więc Nehemiasz, no, przejęty sprawą. No i Artaxerxes pozwolił mu wrócić. No i zajął się oględzinami. No, to w ogóle jest strateg. To jest niesamowita postać. Wiedział, od samego początku wiedział, po co tam jest i naprawdę skutecznie działał. Nie dał się zwieść różnym potrzebom, głosom przeciwników. Taka postać zdecydowana w realizacji przedsięwzięcia, do którego został powołany. No i zorganizował tą odbudowę. No i paralel do tego fragmentu to jest, że ukończona została. 52 dni. Dla mnie akurat tą cyfrę to tutaj wyciągnąłem na wierzch, bo uważam, że to jest ważne. Nie? Jaka koncepcja, jakie dzieło inżynierskie, żeby budować mury w różnych fragmentach, nie? I żeby to się zeszło razem i w 52 dni. Tam mnóstwo było przy tym jeszcze problemów przy tym odbudowywaniu, to jak wejdziemy w szczegóły tekstu, jeśli nam starczy czasu, bo tak już widzę, że
że może niekoniecznie, ale myślę sobie, że omówienie budowy tych tekstów może być dla czytelnika też ważne, jeśli nawet nie uda nam się wejść we wszystkie szczegóły. Ale pomiędzy tą odbudową murów jest pewien problem, który może niekoniecznie Nehemiasz, wracając, miał na myśli. Ale coś się jeszcze ujawniło. Więcej niż tylko to, co mógł, że tylko kwestia jest murów, żeby odbudować, no i będzie dobrze. Nie? Nie? Za tymi murami byli konkretni ludzie ze swoimi problemami. No i okazało się, że lud lamentuje, bo ci przywódcy, ci książęta żydowscy, no dzisiaj mierzą ich. No i to był obrót sprawy, no, dla Nehemiasza nie do zaakceptowania. No tutaj w kontraście jest pokazane, no oni byli tacy, którzy by ciemiężyli, a ten Nehemiasz, który miał szczególny powód, żeby się chlubić, bo miał pozycję przy królu niesamowitą, teraz godność namiestnika, reprezentant króla w tym terenie, i on tutaj pokazuje swoją skromność. I tam się pojawia taka fraza pierwszy raz: pamiętaj to, mi Boże. Tak się zmagałem trochę z tymi tekstami, bo one się za chwilę pokażą jeszcze raz na samym końcu księgi Nehemiasza. Ale patrząc na budowę tekstu, to pamiętaj Boże, skoro występuje jeszcze raz na końcu, tutaj przewinę to w tej chwili, może jak już mówię o tym, to pamiętaj Boże jest trzy razy. No to się ułożyło, że te dwa fragmenty, one są w paraleli. Nie? Bo czasami szukamy sygnału w tekście, który podpowie coś. Wiadomo, że łatwo jest powiedzieć, jeżeli jest rodowód i drugi rodowód identyczny, no to są sygnały, które walą po oczach, nie? Które no, trzeba być ślepym, żeby nie widzieć, nie? Że są dwa identyczne rodowody na 70 wersetów. Więc to są sygnały w tekście. Tutaj mamy coś równoległego. Tu jest jakiś taki trzon tej budowy, nie? Tych tekstów. Ale są takie bardziej subtelne. Dla mnie ten subtelniejszy jest tutaj. Tu jest pamiętaj Boże, i to w głównym miejscu akcentowanym w tej górnej części. To trochę zniżę. A tutaj również w takich trzech częściach akcentowanych, są takie trzy równoległe fragmenty, gdzie wszystko się kończy pamiętaj mi Boże. Tak, no, spróbujemy się z nami wspólnie, czy to nie jest oznaka jakiegoś braku skromności tego człowieka, że on coś robi po to, że Bóg mu to pamiętał. Ale to na razie zostawmy jako pewną kwestię, pewne pytanie, bo rozpatrujemy kwestię budowy tego fragmentu. Czyli wracając do tej pierwszej gałęzi, mamy od dekretu Cyrusa poprzez listę repatriantów początek odbudowy, dwa święta, problem w odbudowie, Ageusz z Zachariaszem, od Boga posłani, dają nowego ducha w lud i świątynia ukończona. Świątynia ukończona, ale dzieło powrotu nie ukończone, bo wraca Ezdrasz i zastaje no, opłakany stan moralny, powiedzmy tak, bym to nazwał takim ogólnym językiem. Jest tym przejęty. Nehemiasz wraca po to, żeby zamknąć mury, żeby miasto zbudować, żeby groby nie były profanowane, a okazuje się, że lud lamentuje, bo jest ciemiężony, bo dzieje im się źle, nie? Dzieje im się krzywda. No i czytamy dalej. Bezpośrednio przed, żeby to jeszcze zobaczyć, bezpośrednio przed listą repatriantów drugi raz są odźwierni do pilnowania miasta, bo już jest i wśród tych odźwiernych, jeśli dobrze pamiętam, tam właśnie byli też lewici, którzy niekoniecznie byli samoprzeznaczeni, chyba nawet śpiewacy. Jakby ktoś otworzył początek księgi Nehemiasza, 7 rozdziału, żeby tam rzucić okiem, bo zastanawiałem się nad... Bo tak, mury zostały ukończone, już zostało to no, zamknięte, miasto, no i teraz są odźwierni, a za odźwiernymi jest znowu ten sam rodowód. Więc myślę sobie, że no, jest to jakiś... Tylko zastanawiałem się tylko nad paralelą między Nehemiasza 7 od 1 do 4, a Ezdrasza 1 rozdziałem. Bo tam jest po dekrecie Cyrusa otrzymali sprzęty do domu Jahwe, no i wybrali się w podróż. Tak najogólniej jest to przesłanie.
A tutaj mamy sytuację już po ukończeniu murów, no i są ci, którzy dbają o to, żeby miasto było pilnowane, żeby tam nikt się nie wdarł. Jak tam ci lewici są opisani? W 7 rozdziale są jakoś opisani, czy? Masz, Marek? Odźwierni, śpiewacy i lewici. Aha, właśnie, odźwierni, śpiewacy i lewici tam są, nie? Nie to tak, że śpiewak i lewita przy pilnowaniu miasta, czyli to, co już mówiłem wcześniej, że ci śpiewacy i lewici, którzy tak są wzmiankowani i w rodowodach, i w księgach kronik, i tutaj wracamy do nich, no też mają różne funkcje do spełnienia, także takie do pilnowania. No, rzeczywistość była taka, że wymagała zaangażowania ponad, jakbym to powiedział, własną profesję. To też jest takie dla nas pewne przesłanie, że czasami w dziele Bożym trzeba coś zrobić, że nie do końca jestem ku temu przysposobiony, ale jest potrzeba chwili, żeby coś zrobić. No to jestem do dyspozycji i robię to coś więcej, chociaż niekoniecznie jest to z mojej działki. Dobrze, teraz po repatriantach w tej dolnej gałęzi mamy znowu to jakoś zamknięte w dwa święta, tak jak przy Ezdrasza mieliśmy święto namiotów i święto Paschy. Tutaj mamy jeszcze raz święto namiotów, nazwałem tu je kuczek, w 7 rozdziale od 72 wersetu, i które obchodzono zgodnie z prawem, czyli zaczęto budować te kuczki, rzeczywiście te namioty, i tam tradycja, myślę, tych kuczek jest od tego momentu, aczkolwiek nie wiem, jak to było w historii, kiedy to święto w ogóle było postanowione w prawie mojżeszowym, bo opisów szczegółowych w księgach mojżeszowych chyba nie ma. Tu jest po raz pierwszy informacja, że obchodzone jest zgodnie z prawem i elementem tego obchodzenia było właśnie to, że budowali te namioty. I takim drugim paralelnym, no mówię świętem, to jest poświęcenie muru Jerozolimy. Bo to, mówię, to trzeba w kategorii święta rozpatrywać, bo rzeczywiście domknięcie miasta to było bardzo ważne wydarzenie. Ale pomiędzy tym świętem kuczek a poświęceniem muru Jerozolimy jest skrucha Izraelitów. Zobowiązanie Izraelitów. Nie? A później jest zaludnienie Jerozolimy. Jako, wydaje się, jako miejsce takie akcentowane. Nie? Samo zaludnienie Jerozolimy jako istotny fakt, bo rzeczywistość była taka, że Izraelici nie za bardzo chcieli w tej Jerozolimie mieszkać. Tam nie było zbyt bezpiecznie. Cały czas. To było duże miasto z małą ilością ludzi. Zakamarków nieskończoność. Nie? Więc tutaj są w akcencie pokazani jako ludzie godni pochwały, że poszli do Jerozolimy tam zamieszkać. Wyszli ze swoich enklaw gdzieś po bokach, wioseczkach bezpiecznych, powiedzmy, a weszli tutaj. No to też myślę, że jest za tym pewne ciekawe przesłanie. No i teraz idziemy dalej. Mamy kwestię dziesięcin. Tutaj jest i to mi się tak kojarzy odnośnie celu Ezdrasza, że Ezdrasz był kapłanem, więc on tą sferę sakrum, że wrócę jeszcze raz do tego sztucznego podziału, bo mówię, w prawie mojżeszowym to nie ma podziału na sakrum i profanum, to jest jedno prawo, ale jakoś rozróżniłbym Ezdrasza i Nehemiasza w tych sferach sakrum i profanum w kontekście jednego prawa Bożego. Nie? Rola jednego więcej w sakrum, a druga więcej w profanum, ale po to, żeby uspójnić przestrzeganie Bożego prawa. I tak mi to się rzuciło w oczy. Natomiast takim ubocznym jak gdyby elementem to było, że no, Ezdrasz zastał mieszane pogaństwo. Znaczy pogaństwo wśród tych, to jest sfera i sakrum i profanum. Nie? To jest jakby wymieszana, nie? Bo oni do ludu świętego wszczepili ten niewłaściwy czynnik, nie? Który był w prawie mojżeszowym dosyć jednoznacznie potraktowany. I ten aspekt pojawia się w tej dolnej części, bo tu jest mowa już o odłączeniu cudzoziemszczyzny. Nie jest to jeszcze ta drastyczna jakaś reakcja, ale już jest przynajmniej informacja, coś się dzieje, ta cudzoziemszczyzna jest odłączona i jakiś postęp w stosunku do tego, co czytamy Ezdrasza. Bo Ezdrasza, jak mówiłem, jest tylko jakaś deklaracja, coś się ma z tym stać, ale nic się nie dzieje jeszcze, nie? A tu jest już jakby faza realizacji tego.
No i mamy te trzy nechemiaszowe problemy, które są na końcu tej księgi. Trzy nechemiaszowe problemy. To jest dziesięciny, bo były przeznaczone specjalne komnaty na dziesięciny, a tam sobie urządzono różne pokoje do różnych celów, gościnnych i jakichkolwiek innych. Czyli ja to nazwałem, że to sprofanowano, ale skoro sprofanowano te komnaty, to znaczy, że one były puste. A miały być pełne. Nie? To znaczy, że dziesięciny były zaniedbywane. Jak pamiętamy księgę Malachiasza, to myślę, że poczujemy klimat tamtej księgi, że coś tu jest na rzeczy. A jakie zaniedbywane są dziesięciny, to lewici co zaczynają robić? Bidować. No, bidować, no ale zaczynają szukać pracy, szukać chleba. No i robią nie to, do czego byli przeznaczeni. Nie są śpiewakami. To się wydaje, śpiewak taki próżniak, nie? Bo nic nie robi, tylko śpiewa, nie? Tak można podejść, nie? A w księgach, jak są rodowody, to są trzy rodowody śpiewaków. Nie ma mnóstwa rodowodów lewickich. A tam Asaf, Heman, Etan, oni są bardzo drobiazgowe rodowody ich. Służba śpiewaków jako ważna, istotna, wielka. Nie? Znowu trzeba przewartościować patrzenie na pewne rzeczy, żeby nie myśleć tak przyziemnie, tyle co chyląc ku ziemi poradlone czoło, taki widzi świata koło, jakie tępy mi zakreśla oczy, że zacytuję jednego z naszych wieszczy. Chodzi o to, że są sfery w naszym życiu, które są nam potrzebne może jeszcze bardziej od tego, żeby mi to do garka włożyć. I myślę, że jak myślę o dziesięcinach i zaniedbaniach, to mi się otwiera pojemny worek zaniedbań takiej sfery, która no, jest decydująca w naszej tożsamości. Ja mówię w tym momencie jakimiś ideami, bo znowu mówię, że tamta historia, sytuacja, za nimi kryje się idea. Idea, która jest ponadczasowa, która jest uniwersalna, która da się zastosować zawsze. Dla mnie przez to Biblia jest tak piękną księgą, absolutnie boską księgą, bo zawiera tak uniwersalne rzeczy przez całą swoją historię. Jakie księgi z tamtych czasów, tam pisane, mają jakąś aktualną wartość? No. Kontrast między Biblią a jakąkolwiek inną literaturą tamtych czasów jest naprawdę widoczny i ogromny. Także, kochani, myślę, że to jest jeszcze jeden z wielu powodów, żeby być zajętym tymi księgami. Druga sprawa, drugi problem nechemiaszowy, bo tam one się tak trzy jakieś grupy układają na sam koniec. Nie? To jest pogwałcenie sabatu. Oni sobie w sabat handelek urządzali. Znowu myśląc o jakimś doraźnym celu, no bo jak sobie pohandluję w sabat, to więcej zarobię, nie? Ale sabat miał inną funkcję pełnić. To był poświęcony dla Boga. To znowu za tym się kryje pewna idea. To nie, że on coś zakazał, bo to czysto takie działania instrumentalne, bym powiedział. Zakazuje, robi prawo, pewne przepisy, które zabraniają czegoś. Nie? Ale za tym jest pewna idea. Idea sabatu. Jak miał człowiek żyć w sabat? Nie? Czym miał być dla niego sabat? Jakie relacje z Bogiem? Czy człowiek jest po to, żeby być takim automatem, który 7 dni, 24 godziny na dobę haruje na to, żeby mieć co do garka włożyć, to na coś co się ubrać i to jest treścią, sensem jego życia? No nie tędy droga. Nie tędy droga. No i teraz małżeństwa Żydów z pogańskimi kobietami. Tu Nechemiasz reaguje, nazwałem delikatnie, jeszcze surowsza reakcja Nechemiasza, bo tak myślę, że co do charakteru Nechemiasza, to był taki trochę choleryk. Myślę, że to jest trafne według dzisiejszych jakichś tam ocen. No bo pokazał tam swoje oblicze, jak tam targał, za włosy ciągał i tam nie wiadomo co jeszcze robił. Tak się troszeczkę podekscytował, ale podekscytował się pewnym faktem. No i pamiętaj Boże. Muszę jeszcze przed przerwą zrobić małą dygresję.
tak drastyczne potraktowanie tych związków z poganami w tym czasie, w tym miejscu. Mogłoby się wydawać, że tak trochę to nie licuje z przekazem ksiąg historycznych, jak czytaliśmy do tej pory. Ja to specjalnie akcentowałem też podczas od Księgi Jozuego, od Rahab. Wasz Bóg, Jahwe, jest wysoko na niebie i nisko na ziemi. To jeden z moich ulubionych słów, które cytuję przy różnych okazjach, kiedy mówię o znaczeniu imienia Boga, JHWH, bo ona po prostu taką definicję podała, że jest niesamowita. Ale to, jaka to była kobieta? Nie? Izraelici podczas tej wędrówki przez pustynię, no to odwracali się od swojego Boga, a byli tak blisko. Ona tylko wieści słyszała o Bogu z daleka i tak do tego Boga przylgnęła. To jest dla mnie poganka, która dała taki policzek Izraelitom. I takich pogan, którzy w ten sposób policzkowali Izraelitów, bombardowali nie tylko taką delikatną dłonią, ale myślę, że jeszcze ostrzej, to cała historia Starego Przymierza, ksiąg historycznych, no to Izraelici mają takie przykłady. A tutaj nagle taka ostra reakcja na związki Izraela z poganami. No jest to temat, nad którym warto się przynajmniej zastanowić. Ja myślę, że trzeba spojrzeć na pewne rzeczy z różnych perspektyw. Aha. Z socjologicznego punktu widzenia, zupełnie nie zaangażowanego religijnie, to zawsze jest coś takiego, że jednostka się dostosowuje do większości i odwrotnie. No i a w tym wypadku, jeżeli to było więcej osób, no to mogło mieć wpływ. Oczywiście, na ich tożsamość. Pamiętamy, że... No dokładnie, myślę, że to jest jeden z argumentów istotnych, bo oni odbudowują swoją tożsamość, gdzieś zatraconą w niewoli. Jaka to by była odbudowa? Bo pójście, znaczy te związki z tymi ludźmi, to nie tylko związki człowieka z człowiekiem. To związek jednej religii, znowu źle się będzie kojarzyć, tak? Pewnego sposobu życia z Bogiem w kontraście do pogańskiego kultu. To, co było przyczyną upadku. I to jest jedna perspektywa. A druga to jest też perspektywa Boga na pogan, a perspektywa człowieka na pogan. Boga perspektywa nie jest obarczona żadnym błędem. Boża perspektywa jest precyzyjna i dokładna. Bóg ma swój plan, który zrealizuje. A kiedy człowiek próbuje to samo realizować, no to niestety chybia. I myślę, że tak też w tym kierunku, w tym aspekcie, o którym mówiła Ania i w tym jeszcze Bożej perspektywy i ludzkiej perspektywy na zagadnienie pogan. Jestem absolutnie przekonany, że my tu zgromadzeni jesteśmy odpowiedzią, Boga odpowiedzią na patrzenie na pogan z tej Bożej perspektywy. Bo w Kościele nie masz Żyda, nie masz Greka. Nie masz mężczyzny, nie masz kobiety. Nie masz wolnego, nie masz niewolnika. Przerwa 5 minut.